Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jan Zając, jestem jednym ze współwłaścicieli firmy Supreme Energy i będę miał niezmierną przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszą galę Skrzydeł Ekologii, która jest transmitowana również online. Chciałbym niezmiernie przywitać wszystkich gości uczestniczących w tym wydarzeniu, zarówno na miejscu, jak i przed swoimi komputerami. Witam serdecznie wszystkich laureatów Nagrody Skrzydła Ekologii wraz z osobami towarzyszącymi. Witamy serdecznie. Witamy również serdecznie wszystkich przedstawicieli mediów. I na samym końcu ostatnia grupa, ale jakże ważna, nowi doradcy energetyczni firmy Supreme Energy. Witamy serdecznie. Drodzy Państwo, zaczniemy troszeczkę nietypowo, dlatego że teraz na tej scenie miał pojawić się prezes zarządu Supreme Energy ze swoim wystąpieniem. On się pojawi, ja Cię Mateusz gorąco poproszę, dlatego że jedna z laureatek tak bardzo chciała być dzisiaj z nami na miejscu, mimo że jutro wzywają ją obowiązki bardzo daleko, prowadzi bardzo ważny i duży event biznesowy i czym prędzej musi tam zmierzać, dlatego zaczniemy od wręczenia nagrody właśnie jej. Zatem... Od lat w jej rodzinie segreguje się śmieci. Uważa, że nie jest to trudne i nie wymaga wiele wysiłku, więc każdy może to robić. Zwraca uwagę na szczegóły takie jak gaszenie światła, zakręcanie kranu. Stawia na ekologiczne środki transportu, zamiast auta często wybiera hulajnogę. Statuetkę Skrzydła Ekologii otrzymuje Monika Richardson. Wielkie brawa. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za tę statuetkę, szanownej kapitule. Chciałam Państwu powiedzieć, że ja nigdy nie odmawiam przybycia na tego typu galę, na jakikolwiek event, który ma choćby zabarwienie proekologiczne, ponieważ uważam, że o takich zwykłych, prostych i banalnych, codziennych rzeczach, jak oszczędzanie energii, jak sortowanie śmieci, jak oszczędzanie wody, której już za chwilę w Polsce nam zabraknie, musimy mówić jak najwięcej. I świadomość, edukacja to jest to, co się liczy najbardziej w tej chwili, proszę Państwa, ponieważ efekt cieplarniany jest faktem. Podniesienie się temperatury globalnej, temperatury powietrza na całym świecie jest faktem. Topnienie lodowców i podnoszenie poziomu wód oceanicznych jest faktem. Faktem jest też to, że kilka z najpiękniejszych miejsc na Ziemi, kilka rajskich wysp już za chwilę zniknie na zawsze i nie będziemy mieli do nich dostępu, zniknie pod wodą. Pewnie nie możemy zrobić nic, żeby cofnąć ten proces, ale możemy zrobić coś, żeby odrobinę chociaż go spowolnić. Powiedzą Państwo, no ale przecież to nie my tutaj w Polsce, prawda? Przecież to Chińczycy wszystko i Amerykanie źli jeżdżą tymi wielkimi samochodami, ale musimy od czegoś zacząć i proponuję, żebyśmy zaczęli od siebie. I dlatego uważam, że jeżeli nie musimy kupować 14 swetrów w sieciówce, a 13 z nich wyrzucić po pierwszym praniu, jeżeli nie musimy brać 3 pryszniców dziennie, to naprawdę warto, słuchajcie, warto wspomnieć na fakt, że pewnych procesów cofnąć nie możemy, ale możemy je spowolnić. Może nie zatrzymać, ale spowolnić. Wszyscy mamy dzieci, więc nawet jeżeli jesteśmy absolutnie pewni i przekonani, że za naszego życia nic się na naszej planecie nie stanie, to pomyślmy o nich, a może pomyślmy o dzieciach naszych dzieci i wtedy zacznie nam się trochę chłodno na kręgosłupie robić. Także polecam Państwu myślenie proekologiczne. Zainspirujmy również nasz rząd, zainspirujmy rządy krajów europejskich. Dajmy przykład, bądźmy w awangardzie. Bardzo pięknie się mówi na tle paneli fotowoltaicznych, więc być może również odnawialne źródła energii to jest przyszłość w naszym kraju. Tego bym sobie życzyła. I już przestaję przynudzać. Bardzo wszystkich serdecznie Państwa pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję za tę nagrodę. Serdecznie dziękujemy. Wielkie brawa. Dziękujemy Pani Moniko. Życzymy bardzo spokojnej podróży. Dobrze. Jako marka Supreme Energy postanowiliśmy brać czynny udział w szerzeniu proekologicznej postawy społecznej, dzięki czemu powstał ten plebiscyt. O tym, jak działamy na co dzień, opowie mój serdeczny przyjaciel, prezes Supreme Energy, pan Mateusz Wróbel. Zapraszam serdecznie.
Raz, dwa. Dobrze, słychać, tak? Rozumiem, że jest okej. Dobrze, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mi jest niezmiernie miło, tak jak powiedział Jan Zając, gościć nas tutaj wszystkich w tak niesamowitym gronie, ponieważ my jako marka Supreme Energy działamy na stosunkowo bardzo krótko na rynku. Jesteśmy startupem, jesteśmy dopiero niecały rok na rynku, a mam wrażenie, że dzięki możliwościom odnawialnych źródeł energii i jakiemuś, mam nadzieję, mądremu pracowaniu przy tym wszystkim, udaje nam się robić fajne rzeczy i jesteśmy w stanie tą galę skrzydeł ekologii też dzięki temu promować. Więc ja wiem, że z reguły na takich galach, jak wychodzi prezes, to pierwsze, co człowiek ma w głowie, to spojrzeć w telefon albo odpalić Instagrama, bo z reguły to jest pełna nuda. Więc ja mam nadzieję, że nawet postaram się czasami rzucić żartem, więc możemy się umówić tak, że jak będzie bardzo źle i ten żart będzie bardzo suchy, to też prośba, żebyście Państwo się uśmiechnęli, to mi będzie łatwiej trochę wtedy poprowadzić tą prelekcję, bo ja mam za zadanie troszkę nas wprowadzić w odnawialne źródła energii i powiedzieć, dlaczego warto się tym zajmować, dlaczego my jako marka się tym zajmujemy. Natomiast absolutnie nie zabiorę wam dużo czasu, bo to nie my dzisiaj jesteśmy tą istotą, tylko tak naprawdę osoby, które dzisiaj dostają tą statuetkę ze względu na to, że mają realny wpływ na to, jak zmieniamy nawyki, jak się zachowujemy i co promujemy w sieci. A wydaje mi się, że z biegiem czasu każdy kolejny rok pokazuje, że słowo influencer, którego pewnie w Polsce dosyć dużo ludzi nie lubi, ale osoba szeroko znana społecznie, która ma swoje grono fanów, bo niewątpliwie takie osoby dzisiaj mamy. Wiemy, ile złych treści jest promowanych, wiemy, ile niefajnych pod kątem odpowiedzialności treści jest promowanych, więc cieszę się, że mamy wyłącznie dzisiaj jakby statuetki dla osób, które te treści przekazują z pełną odpowiedzialnością i biorą jakby odpowiedzialność za to, co mówią, jak mówią, z myśleniem o tym na lata, a nie tylko na miesiące. I to jest absolutnie spójne z naszą marką Supreme Energy. Więc ja przybliżę, jak to mniej więcej wygląda pod kątem tych odnawialnych źródeł energii, bo mam wrażenie, że z panelami fotowoltaicznymi jest trochę dzisiaj tak jak z batonikami Ani Lewandowskiej czy z lodami ekipy. Jakby macie Państwo wrażenie, że są wszędzie. Więc jedziemy dzisiaj przez Polskę i każdy widzi panele i każdy słyszy te panele i jest przerwa w meczu reprezentacji, wyskakują panele, jest przerwa między serialem, wyskakują panele i tego jest bardzo, bardzo, bardzo dzisiaj dużo. Tak? Natomiast co jest tego plusem absolutnym? Plusem absolutnym jest to, że rośnie świadomość dzięki między innymi takim zachowaniom, jakie dzisiaj nagradzamy, tego, że styl życia pod tytułem ekologia staje się czymś, co jest absolutnie rozumiane w naszych głowach jako must have. To nie jest moda, to nie jest coś, co dzisiaj będzie, a za dwa lata wrócimy do tego, że to jednak wróćmy do tego węgla, bo to fajniejsze, tylko jednak idziemy w kierunku tej zielonej energii i faktycznie staje się to w pełni rozumiane i odpowiedzialne. Moja prezentacja dzisiaj to liczy się efektywność, i opowiem dzisiaj dlaczego. Obserwujemy dzisiaj boom w branży OZE niesamowity i tak jak mówiłem, mam wrażenie, że branża OZE jest wszędzie. I co jest jakby tego powodem? Powodem jest to, że oczywiście w branży odnawialnych źródeł energii jest jeden plus, sprzyja nam absolutnie wszystko od Unii Europejskiej po dofinansowaniu i po tym wszystkim, co się jakby wiąże z tym, że po prostu to się opłaca. Plusem tego jest to, że jest takie przekonanie, taki stereotyp, że nienawidzi się sprzedawców, tak? W szczególności tych nachalnych i tak dalej. Ja się bardzo cieszę, że po 10 latach sprzedaży zajmuję się branżą, ponieważ zajmuję się tym od dokładnie roku, w której mogę promować produkt, który zero-jedynkowo pokazuje, że tu się nie da kogoś oszukać. To są zwykłe cyferki. Ja wiem, że mało ludzi lubi cyferki, ale ktoś płaci za prąd tyle, będzie płacił tyle, tak? Jakby tego się nie da skłamać, tu się nie da dorobić ideologii, to są zwykłe liczby, które na szczęście działają. Więc boom w branży OZE jest niesamowity. I jak to zwykle w branży, w których jest boom, jest jakby też niestety trochę jakby złych rzeczy. Natomiast o tym zaraz. Jak to dzisiaj wygląda z perspektywy odnawialnych źródeł energii? Dzisiaj jako Polska generujemy 18% energii z tak zwanej zielonej energii, czyli z odnawialnych źródeł. To jest bardzo szybko rośniemy. Natomiast w stosunku do tego, co było, czyli 3 lata temu mieliśmy tam niecałe 10%, wzrost jest gigantyczny. Natomiast w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej jesteśmy jeszcze daleko, daleko w tyle, ponieważ są kraje, które generują również 80-90% odnawialnych źródeł energii i mam jakby taką nadzieję, że tak również to będzie w Polsce, a my się do tego przyczynimy. Dlaczego tak się dzieje, że jest boom? Ponieważ
Kiedy pojawia się nowa branża, nowa gałąź sprzedaży, która bardzo szybko rośnie, to wiele osób stara się w tą branżę zaangażować, ponieważ wydaje nam się, że to są łatwe pieniądze, to są proste pieniądze, można to zrobić byle jak. Jakby wszyscy chcą to sprzedawać, wszyscy chcą to promować, bo to jest fajne. Niestety problem leży w tym, że jeżeli tak się dzieje, to powstaje również bardzo dużo firm i bardzo dużo zagrożeń, że no, nie każdy będzie biznesmenem, nie każdy będzie chciał promować swoje jakby biznesy na lata, będzie to robił tu i teraz na krótką metę, tak? Więc są również zagrożenia takie jak nieprofesjonalne podejście, brak przygotowania odpowiedniego zaplecza i krótkoterminowe wizje, czyli zaróbmy pół roku, zaróbmy rok, zaróbmy dwa lata, a potem co ma być, to będzie. My jako Supreme Energy mam jakby pełną przyjemność o tym mówić, ponieważ jesteśmy firmą, która jest stosunkowo bardzo krótko, natomiast uważamy, że jest bardzo mądra z naszej perspektywy, jeżeli chodzi o działania, ponieważ my współpracujemy razem z firmą Arago. Firma Supreme Energy to jest firma sprzedażowa, to jest firma, która ma know-how sprzedażowe, innowacyjne, mamy młodą grupę wiekową, jeżeli chodzi o naszych doradców energetycznych, z czego jesteśmy absolutnie dumni, bo mamy wrażenie, poza tym, że klient może zaoszczędzić na rachunku za prąd, to jednak odpowiedzialność społeczna ludzi w wieku 25, 30, 35 lat, jeżeli są zaangażowani w odnawialne źródła energii, to wiemy, że to z nimi zostanie na lata. Tak, więc jesteśmy z tego absolutnie dumni. I firma Arago, która jest naszym partnerem strategicznym, która odpowiada za to, jak wyglądamy u klienta, jaki mamy produkt, jak to zostaje dostarczone, to są trzy osoby, za którymi tak naprawdę jest ponad 60-letnie doświadczenie w biznesie. I razem mamy wrażenie, że w oparciu o nasze filary to naprawdę dobrze i fajnie funkcjonuje, ponieważ tylko w ostatnie 12 miesięcy mamy prawie 2200 zadowolonych klientów, więc uważam, że to jest naprawdę, naprawdę rewelacyjny wynik, jeżeli mówimy o startupach w branży energetycznej. Filary naszych działań jest ich 8. Są to ludzie, klient, doradca, produkt, technologia, jakość, inwestycje i rozwój międzynarodowy. Ja nie będę tutaj opowiadał Państwu jakby czym dokładnie, jakie know-how mamy i czym jakby będziemy się szczycić. Natomiast to jest 8 filarów, w których oparta jest jakby działalność naszej firmy. Tak? To są ludzie, którzy przychodzą do nas, nigdy w życiu nie pracowali w branży OZE i mają całe know-how, jak stać się profesjonalnym doradcą, ponieważ tak jak osoby rozpoznawalne społecznie i szerzące swoje treści na Instagramie, na Facebooku czy na innych kanałach społecznościowych muszą brać odpowiedzialność za to, co mówią, to tak samo nasz doradca, idąc do klienta, musi brać odpowiedzialność za to, co mówi, jaki będzie produkt sprzedany, czy ta inwestycja, którą zrobi pan Zenon lat 72 na 20-letnią inwestycję dla swojego dziecka czy dla swojego wnuka, podejmie odpowiedni wybór, tak, żeby odpowiednie gwarancje, ubezpieczenia były dograne. Klient, my sprzedajemy tylko i wyłącznie produkty premium, których jesteśmy pewni, że wytrzymują na lata. Jeżeli chodzi na przykład o technologię, co jest istotne, słyszeliśmy miesiąc temu w internecie, nagle zaczęło być bardzo głośno odnośnie projektu nowelizacji ustawy odnawialnych źródeł energii. Wszyscy od razu, jak zaczęli czytać ustawę, oczywiście nikt się na tym nie zna, to stwierdził, branża padnie, panele się nie opłacają, zielona energia to już nie ten moment, to już za późno, to już nie ten czas. Jesteśmy na to przygotowani, jesteśmy na to gotowi. Jeżeli będą zmiany nowelizacji ustaw, to z Supreme Energy i Arago będą ludzie bezpieczni. Tak? Mamy za sobą sztab ludzi, którzy pracują w energetyce od kilkunastu lat, którzy są przygotowani do tego, aby agregacja mocy, aby ta cała przepustowość była odpowiednio dopasowana do tego, żeby klient również był zadowolony. Jakość, inwestycje, farmy fotowoltaiczne, to wszystko, co dzisiaj, czym się zajmujemy, co robimy, w jaki sposób będziemy szerzyć tę zieloną energię w kraju. I nasz konik, do którego przygotowujemy się pełną parą, to jest 2022 rok. Obiecujemy, że jako polskie marki, czyli marka Arago i marka Supreme Energy, która jest w 100% polskim kapitałem, będziemy obecni na rynkach międzynarodowych, takich jak Niemcy, takich jak Włochy, a docelowo inne kraje Unii Europejskiej. Więc jako Supreme Energy cieszymy się, że możemy codziennie poprzez pracę naszych doradców, poprzez pracę naszych pracowników i naszego zespołu poszerzać to, co widzimy dzisiaj, jadąc zwykłą drogą krajową, czy jadąc drogą wojewódzką. Ja mam po dzisiejszym przyjeździe pani Moniki Richardson wielki szacunek, bo jeżeli ktoś za godzinę 10 stąd ma dojechać na dworzec centralny i ryzykuje spóźnienie dojazdu do Sopotu pociągiem, gdzie jeździłem pociągiem 8 lat i mam wrażenie, że sygnał pociągu pod tytułem
będzie opóźnienie 60 minut albo korki na trasie jest czymś jak, nie wiem, poranne myciem zębów, więc po prostu to jest normalne, że coś złego zawsze tam się wydarzy, to naprawdę szanuję, że jakby odważyła się i zaryzykowała spóźnienie do swojego biznesu i przyjechała tu mówić o tym, dlaczego warto dbać o ekologię. My będziemy starać się zmieniać polskie gospodarstwa, polskie biznesy, a docelowo całą Unię Europejską przez polski kapitał, polskie firmy, w tym, żeby było nas jak najwięcej, ale również chcemy mówić szeroko o ekologii. Ekologia, panele fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła to są narzędzia do tego, żebyśmy stali się krajem odpowiedzialnym społecznie i ekologicznie. Natomiast ekologia to jest słowo klucz, od którego się wszystko zaczyna. To jest poziom ogółu, od którego startujemy, to jest poziom odpowiedzialności, od którego startujemy i to jest coś, na czym nam serdecznie zależy, więc mamy nadzieję, że takie gale jak Skrzydła Ekologii będą absolutnie częściej i osoby, które dzisiaj z nami są, zostaną z nami na tych galach na lata i będzie coraz więcej absolutnie osób, które będą z nami w tym uczestniczyć. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do gali Skrzydła Ekologii. Zostań z nami, Mateusz. Dobrze, dziękujemy bardzo, Mateusz. Czas przejść do głównej części dzisiejszego wieczoru, czyli do rozdania statuetek Skrzydła Ekologii 2021. Przejdźmy do rozdania nagród. Jak sam mówi, w dobie galopujących zmian klimatycznych niezbędne jest zaangażowanie w ochronę naszej planety. Na każdym poziomie, od selekcjonowania śmieci i dbałość o nasze najbliższe otoczenie, po międzynarodowe i międzypokoleniowe akcje zmieniające dotychczasowe nawyki i działania na rzecz naszego wspólnego dobra, jakim jest nasza planeta. Wspiera liczne inicjatywy proekologiczne, a jedną z nich jest adopcja pszczół. Statuetkę otrzymuje pan Marcin Bosak. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Cieszę się, że jest z drewna, bo jest ekologiczna. Cieszę się, że wspomnieliście tutaj panowie o adopcji pszczół. Trzeba pamiętać o tym, że kiedy zabraknie pszczół, a jest to jakby wizja bardzo realna, to pozostało nam 50 lat życia na tej planecie, bo 80% tego, co widzimy i jemy, zawdzięczamy ich pracy. Także jest taka akcja promowana i prowadzona przez Greenpeace, Adoptuj Pszczołę. Gorąco was wszystkich zachęcam do wspierania jej. Można zaadoptować tyle pszczół, ile się chce. Można tutaj być rozrzutnym, proszę się nie krępować. To jest, moi synowie się pytali, jaką będę odbierał nagrodę, jaką statuetkę i pytali, czy tak jak piłkarze pocałuję tę nagrodę, ale jest COVID, więc ja ją po prostu cmoknę z daleka. Dziękuję bardzo, wielkie brawo. Miłośniczka zdrowego żywienia, trenerka personalna, ekspertka z dziedziny żywienia zarówno dorosłych, jak i dzieci. Żyje według zasady, że jesteś tym, co jesz. A zdrowie jest dla niej najwyższą wartością. Uważa, że fit mama to fit tata, fit dzieci to po prostu fit rodzinka. Nagroda dla Edyty Litwiniuk. Wielkie brawa. Ojej, cóż mogę powiedzieć. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to szczególne wyróżnienie. Muszę przyznać, że czuję ogromny ciężar tej nagrody. Postaram się jeszcze bardziej motywować swoje fitmateczki, ale nie tylko do tego, by prowadziły się jeszcze bardziej zdrowo, jeszcze bardziej ekologicznie, aczkolwiek na szczęście ta świadomość w naszym społeczeństwie, szczególnie wśród kobiet, rośnie. Tutaj uśmiech do Panów. Wiem, że nadrabiacie. Także mam nadzieję, że takie najprostsze czynności, które możemy podejmować każdego dnia w rezultacie dadzą ogromny efekt. Ja zawsze powtarzam swoim podopiecznym, że suma małych kroków właśnie daje te wspaniałe i wielkie efekty i suma małych kroków każdego dnia, więc zważajmy na te maleńkie, maleńkie kroki, które możemy czynić właśnie każdego dnia po to, żeby nam się żyło znacznie, znacznie lepiej, a szczególnie właśnie naszym dzieciom, jeśli już jesteśmy w temacie fitmateczek. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Kolejna osoba.
Kocha przyrodę i stara się żyć w zgodzie z naturą. Przykłada dużą wagę o dbanie o środowisko, a w jej torebce poza kluczami, portfelem czy czerwoną szminką można znaleźć zestaw sztućców. Od lat segreguje śmieci i na każde tworzywo ma osobny pojemnik. Nie używa foliowych reklamówek, bo ma torby z materiału. A kiedy tylko może, wybiera rower zamiast samochodu. Przepiękna statuetka z drewna trafia do Edyty Herbuś. Serdecznie zapraszamy. Dobry wieczór. Przyfrunęłam tu do was, chociaż mój chłopak mi teraz dał taką radę, żeby powiedzieć, że przyjechałam PKS-em i czy ktoś może zabiera mnie dzisiaj do Warszawy, no bo to ekologicznie. No ale to, co ja chciałam powiedzieć, drodzy państwo, to, że w ogóle nie czuję ciężaru tej nagrody, w przeciwieństwie do koleżanki, tylko czuję właśnie, że jest to taki moment, który może nas wszystkich uskrzydlić i ja czuję się odpowiedzialna za to, że jestem gdzieś liderem w takich działaniach. W związku z tym, że stworzyłam też markę świec zapachowych, w które wpisana jest idea ekologiczna, czyli każda świeca sadzi drzewo. To chciałam skorzystać z okazji, że jest nas tu dzisiaj więcej osób. Bardzo miło państwa poznać. I teraz, ponieważ wszyscy kochamy ekologię, tak? Zgadza się. Tak. I ja w związku z tym, że sprzedałam już dużo świec, to mam do posadzenia bardzo dużo drzew. I co państwo na to? Kto się zgłasza na ochotnika? 7, 8, 9. Ogólnopolskie sadzenie lasów razem z nadleśnictwem Runowo. W obecności mojej skromnej osoby, łopaty, rękawic i gumowych bucików. Kto się zgłasza na ochotnika i jedzie ze mną? Ha! Dziękuję bardzo, Aniu. Ktoś jeszcze? No widzicie, tacy wy jesteście ekologiczni. Nie przyjmuję do wiadomości, że jedna osoba się zgłosiła. My chcieliśmy powiedzieć tylko, że chyba nie mamy wyboru, więc jesteśmy, także... Bardzo, bardzo dziękuję. Trzymam za słowo. Naprawdę to jest bardzo ważne, żeby przestać tylko mówić o ekologii, tylko zacząć wprowadzać to w życie, w realne działania. Wszyscy wiemy dokładnie, w jaki sposób możemy dbać w codzienności o tę ekologię. Woda, światło, papier, który eliminujemy, plastik, który eliminujemy, segregacja śmieci, PKS, rower. No i wspieranie wszystkich inicjatyw, które mają na celu zadbanie o środowisko. Dla mnie to jest zupełnie naturalne. Wychowałam się na wsi, żyję w zgodzie z naturą od dziecka, w zgodzie ze zwierzętami, z matką naturą, która mam wrażenie, że dzisiaj chętnie wzięłaby nas tak na kolano i porządnego klapsa by nam dała. Mam też wrażenie, że takim porządnym klapsem była pandemia, która nam pokazała, że świetnie się ma natura bez nas, która rozkwitła, gdzie zwierzęta wyszły na ulicę, a my mogliśmy sobie zdać sprawę z tego, jak wielu rzeczy nie potrzebujemy, jak wieloma zbędnymi przedmiotami otaczamy się, produkujemy cały czas nowe, a później lądują one na wysypiskach śmieci, zaśmiecają nam ziemię, wodę, powietrze. Bardzo proszę o jak najwięcej refleksji i działania w kierunku ekologii. Dziękuję bardzo. Zapraszam do sadzenia drzew 7, 8, 9. Nadleśnictwo Runowo. Do zobaczenia, drodzy państwo. Panie Ryto, ja dopilnuję, żeby z naszej firmy dojechał PKS doradców na sadzenie drzew. Także jasne, to jest nawet nagrane, pewnie, dobrze. Kolejna osoba. Jest ekolożką z krwi i kości. Zachęca, żeby o naturę w swoim najbliższym otoczeniu troszczyć się niezmiennie. Nie robi zbędnych zakupów spożywczych, tylko wykorzystuje to, co ma aktualnie w domu. Konsekwentnie składa wszelkie kartony czy szklane opakowania, żeby wywieźć je do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Statuetka trafia do Beaty Tadli. Zapraszam. Pięknie, dziękuję. Dobry wieczór państwu. Dziękuję za tę nagrodę. Nie będę tak długo jak pan prezes. Chciałabym tylko powiedzieć,
Szanowni Państwo, nie spodziewałam się, że to o mnie, ale rzeczywiście na jutro z moim mężem jesteśmy umówieni na randce w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dokąd zawozimy zazwyczaj kartony, a ostatnio mamy bardzo dużo śmieci po malowaniu, więc to wszystko gromadzimy w garażu, a potem rzeczywiście do tego przoku zawozimy. Ale no wszyscy nagrodzeni wiedzą, za co dostają te statuetki. Pewnie nie trzeba licytować się na to, kto jest bardziej eko. I tak jak się tutaj spotkaliśmy, pewnie wszyscy doskonale wiemy, jakie nawyki są bazą i są tą podstawą, więc tego wszystkiego przypominać nie trzeba. Ja tylko Państwu powiem, że staram się otaczać ludźmi mądrzejszymi ode mnie. I dlatego do swoich programów, które tworzę, czy w Radiu Z, czy w Onecie, po prostu zapraszam ludzi, którzy wiedzą, jak poprawiać jakość naszego życia, naszego otoczenia, jak dbać o dobro planety. I staram się to robić po prostu bardzo, bardzo często w swoich programach. Wierzę, że świadomość zaczyna się od wiedzy, a dopiero potem jest działanie. I chyba powinniśmy też pamiętać, że działania eko to jest po prostu zwykła ludzka życzliwość do każdej, absolutnie każdej istoty na świecie. Życzę Wam tej życzliwości jak najwięcej i dziękuję serdecznie, chociaż po takim wstępie, panie prezesie, nie wiem już co powiedzieć. Dziękuję. Dziękujemy. Wielkie brawa. Kolejna nagroda. Przyrządza potrawy i przetwory z produktów ekologicznych. Radzi, by wybierać produkty ekologiczne nie tylko ze względu na ich smak i wartości odżywcze, lecz także ze względu na całą filozofię rolnictwa ekologicznego, które ma zbawienny wpływ na środowisko i na cały ekosystem. Statuetkę otrzymuje Grzegorz Łapanowski. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Bardzo mi miło. To jest dla mnie wielki zaszczyt. Tak sobie jechałem tutaj i myślałem, że na pewno mi dacie mikrofon i będę musiał powiedzieć coś mądrego, bo bardzo się tego obawiałem, więc znalazłem cytat z kardynała Wyszyńskiego, który dzisiaj nieprzypadkowo i myślę, że który jest adekwatny. Z drobiazgów życiowych wykonywanych z wielkim sercem powstaje wielkość człowieka. I tego się trzymajmy, tych drobiazgów życzę każdemu z Was i sobie przede wszystkim, żebyśmy z tych drobiazgów zbudowali coś większego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Sprawy związane z ochroną środowiska i naszej planety są jej bardzo bliskie. Chętnie włącza się w akcje proekologiczne. Stara się każdego dnia żyć w zgodzie z naturą. Zdrowo się odżywia wraz ze swoim mężem i córeczką, dbając tym samym o dobro rodziny i planety. Statuetkę otrzymuje Agnieszka Mrodzińska. Serdecznie zapraszam. Ojej, no przede wszystkim czuję się zaszczycona, że otrzymałam taką nagrodę. Rzeczywiście staramy się zdrowo odżywiać. No i dbamy o kolegę. No słuchajcie, warto o to dbać. Woda, tak jak Edytka powiedziała, zużywajmy mniejszą ilość wody. Ja kiedyś wyczytałam, że na wyprodukowanie jednego t-shirta zużywamy 2700 litrów wody, co w przeliczeniu na jednego człowieka, który musi zużyć 3 litry wody dziennie, to jest zapotrzebowanie na 2,5 roku. Także powiem krótko, dbajmy o ekologię. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Według niej małe działania są niezwykle ważne dla ekologii i poprawy stanu środowiska. Przede wszystkim trzeba sortować śmieci, zrezygnować z jednorazowych butelek, torebek czy sztućców, wyłączać światło w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa i zakręcać wodę w kranie, gdy się z niej nie korzysta. Statuetka wędruje w ręce Gosi Andrzejewicz. Zapraszamy. Yeah.
Dobry wieczór. Bardzo jest mi miło. Czuję się niezwykle wyróżniona. To pierwsza taka nagroda, nie za śpiewanie, nie za nagrody, nie za utwory muzyczne, tylko właśnie za ekologiczne podejście do życia. Staram się faktycznie na co dzień różnego rodzaju działania uskuteczniać, aby żyć jak najbardziej oszczędnie i ekologicznie. Między innymi staram się jak najmniej zużywać wody, nie kupować zbędnych ubrań. Naprawdę bardzo często wykorzystuję te same stylizacje wielokrotnie i kilka lat temu wielokrotnie oberwało mi się za to, że właśnie na ściankach pojawią się w tych samych stylizacjach, a teraz jest to modne, więc cieszę się bardzo, że zmieniła się świadomość. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i zachęcam do takiego życia ekologicznego. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Praktycznie nie kupuje nowych ubrań, a większość jej stylizacji, które możemy zobaczyć na jej koncie na Instagramie czy na TikToku, to ubrania i dodatki z second handów. Brzmi eko, prawda? Zdrowo się odżywia i żyje w zgodzie z naturą. Statuetka należy do Klaudii Halejcio. W jej imieniu statuetkę odbiera Joanna Adamiak. Zapraszamy. Dzień dobry. Klaudia niestety nie może dzisiaj z nami być. Bardzo chciała odebrać tą statuetkę osobiście. Ale tak, już Agnieszka Mrozińska o tym mówiła. Właśnie ile wody jest potrzebne, żeby wyprodukować jeden t-shirt. Teraz Gosia Andrzejewicz też do tego nawiązała, do tych stylizacji, których no, właśnie kiedyś była taka moda, że gwiazda mogła wystąpić w jednym ubraniu tak naprawdę jeden raz, a później najlepiej, żeby to wyrzucić. I to, co Klaudia promuje i to promuje od dawna, czy to na Instagramie, czy na TikToku, że właśnie nie kupuje praktycznie nowych ubrań. Stara się wykorzystywać ubrania z second handów, stara się wykorzystywać rzeczy, które już w swojej szafie ma. I myślę, że to jest taki główny przekaz, który chciałaby Klaudia tutaj zostawić. Statuetka trafi do niej jak najszybciej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. A teraz już ostatnia nagroda. Bliskie są jej działania na rzecz ochrony środowiska. Dlatego od zawsze walczy z plastikiem na planie. Tak jak jej brat Marcin dba o przetrwanie pszczół i angażuje się w ich adopcję. Wybiera komunikację miejską zamiast samochodu. Segreguje również śmieci. Pani Anna Bosak, serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, bardzo mi miło. Dużo zostało już dzisiaj powiedziane. Moje przedmówczynie, moi przedmówcy. Jezu, to jednak jest tak, że jak się wchodzi na scenę, to się zapomina jednej półkuli mózgu. Słuchajcie, róbmy więcej, bo każdy centymetr do przodu to są kolejne kilometry w kierunku tego, żeby zgasić planetę, która po prostu płonie. Wróciłam teraz z obozu Greenpeace, na którym byłam, spałam pod namiotem, jadłam ekologiczne i wegetariańskie, wegańskie jedzenie z kuchni konfliktu. Możemy robić dużo w kierunku ograniczenia tego, co nam jest na co dzień potrzebne, tak jak było o kreacjach. Ja dzisiaj mam piękną sukienkę, w której czuję się wspaniale, a jest to sukienka second handu. Słuchajcie, także rzeczy vintage jak najbardziej są w cenie, jak najbardziej są w modzie. Po prostu dajmy z siebie więcej. Dzięki. Dziękuję bardzo. To była, drodzy Państwo, ostatnia nagroda tego wieczoru. Ja za chwileczkę poproszę jeszcze wszystkich laureatów o to, aby raz jeszcze wyszli do nas na scenę, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie tego wieczoru. Zanim to, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować, myślę, w imieniu całego Supreme Energy Wam, drodzy laureaci, za Waszą codzienną postawę proekologiczną, za to, że mając swoje grupy odbiorców, swoich fanów, pokazujecie te dobre nawyki, realnie, faktycznie walczycie o ekologię i naszą wspaniałą planetę. Jako Supreme Energy jeszcze raz wielkie dziękujemy. Wielkie brawa dla Was. Raz jeszcze. Za chwilę uroczysta kolacja. Ja bardzo bym prosił jeszcze raz wszystkich laureatów o podejście na scenę i wspólne zdjęcie. Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali nas live. Zapraszamy za rok przy okazji kolejnej edycji Skrzydeł Ekologii. Wielkie brawa na koniec. Dziękuję i poproszę laureatów o podejście na scenę.
acted before, told you how I used to be. Would you go on with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go on with someone like me? Dobrze. Nie, nie, powiedz, że zapraszamy. A teraz od godziny 20 zapraszamy na uroczystą kolację. Jeszcze raz wielkie dziękujemy. Do zobaczenia.